To jest najnowsza kierownica od marki, którą nie każdy jeszcze zna, a powinien. Dużo na to wskazuje, że będzie to wiodący producent kierownic sim racingowych, o ile konkurencja się nie ogarnie. Moi drodzy, zapraszam Was na test zestawu Moza. Producent nie zapłacił mi za zrobienie tego testu, wszystkie opinie są moje własne. Moza jedynie użyczyła mi ten sprzęt na potrzeby tegoż właśnie testu. Zapraszam Was do oglądania. I zobaczcie, ten słynny system QR, o którym czytałem już zanim kierownica do mnie doszła. Wow! Ej, patrzcie, jak to jest grube! I to się całe obraca. Ja pier, ale zajebiste. Jakość wykonania robi ogromne wrażenie. Kierownica obszyta skórą ekologiczną, gruba. Doskonale układa się w dłoni i świetnie się ją trzyma. Tu i tam zauważyłem drobne błędy w obszyciu, ale nie wpływa to na ogólny odbiór jakościowy. W standardzie mamy magnetyczne łopatki. Wszystko metalowe lub z twardego, wyszlifowanego tworzywa. Przyciski pracują cicho i miękko. Dodane dwie gałki ośmiokierunkowe, które mimo, że pracują jak joystick, nie mają płynności regulacji osiowej. Działają zero-jedynkowo. W standardzie już masz 6 śrubek, które dokładnie tutaj pasują. Możesz sobie użyć obojętnie jakie obręczy chcesz, jeśli ta by ci się kiedyś zużyła. Ale jestem w szoku, jakie to jest ciężkie. To mam wrażenie, że to jest całe z metalu. System QR, czyli szybkiego odłączania kierownicy od bazy, przypomina te montowane w prawdziwych rajdowych samochodach. Wielkie, metalowe, ciężkie. Piny przy kierownicy krótkie i grube. Połączenie bezprzewodowe. Przy podłączaniu nie potrzebujesz śrubek usztywniających. Wpinasz i działa. Podczas podłączania słychać charakterystyczny metaliczny dźwięk. Widać tutaj mocne uczenie się na błędach konkurencji. Baza wykonana cała z metalu. Niewielka, ale ciężka. Łącznie 7 kg razem z kierownicą. Minusem jak dla mnie jest tutaj mocowanie. Możemy kierownicę podłączyć tylko od dołu, na 4 śruby. Fajnie byłoby, gdyby Moza dawał możliwość podłączania od frontu lub od boku. Z tyłu bazy są porty do podłączenia i przycisk włączający. Początkowo myślałem, że to dziwne włączać tak sprzęt, ale okazuje się, że to całkiem wygodne. Wyczucie przycisku jest intuicyjne. Bardzo mi się podoba jakość wykonania tego. Jeśli chodzi o hamulec, to tu już w standardzie mamy sprężyny, ale Moza wysłała mi jeszcze... Ło, ty kurde, ale fajnie to działa. Tutaj widzimy, że jest hamulec progresywny, czyli w pierwszej tej fazie jest taki lżejszy, znaczy na rękach on i tak twardo chodzi, ale pod nogą będzie łatwiej. A później zaczyna się ten twardy moment. Tutaj jeszcze jakby ktoś chciał, mamy możliwość dodania innych sprężyn twardszych. Tu jest taka cieńsza i można też sobie zrobić hamulec całkowicie liniowy, czyli damy same takie gumy. Manipulatory, które lubię nazywać nadepkami, wyglądają przepięknie. Jednak podczas testów zauważyłem, że granie w skarpetkach jest niewygodne. Ślizgają się. Tutaj wygląd nie idzie w parze z użytecznością. Do tego mamy jeszcze load cell i twarde gumy poliuretanowe do imitowania hamowania w prawdziwym aucie. Moim zdaniem dobrze by było dodać jakąś chropowatość dla osób, które nie lubią pocić się w domu w butach. Na plus montaż, bo można wkręcić śruby od góry, z czym miałem problem w konkurencyjnych nadepkach od Fanateka. Skoro jesteśmy przy montażu, nie sposób nie wspomnieć o stanowisku od Simlab, które bez problemu mogłem dostosować pod nowy sprzęt. Możliwości tego kokpitu są nieograniczone pod tym względem, musiałem zamówić specjalne mocowanie do kierownic montowanych od dołu, ustawić platformę pod manipulatory i gotowe. Można jeździć na zupełnie innym systemie. Używam tego sprzętu już od pół roku, jestem mega zadowolony. Koniecznie sprawdźcie, jeśli szukacie czegoś takiego. Testy wyglądały tak, że podłączyłem kierownicę do komputera, zainstalowałem sterowniki i wszystko zaczęło działać. Sam interfejs do obsługi kierownicy jest odpowiedzią na najczęściej wyszukiwane w Google'ach hasło odnośnie ustawień tego typu sprzętu. Nie widziałem jeszcze tak przejrzystych sterowników do jakiejkolwiek kierownicy, jaką testowałem. W kilka kliknięć przystosujemy kierownicę do wyścigów F1, rajdów czy driftowania. Są bardziej zaawansowane ustawienia, a moim ulubionym jest
jest personalizowanie prędkości obrotowej kierownicy. Proste ustawienie, którego brakuje u innych producentów. Jest to niezbędna opcja do driftowania. Jeśli chcesz ustawić coś pod siebie, nie ma problemu. Możesz wejść w bardziej zaawansowane rzeczy i poprzestawiać kierownicę tak, jak tego chcesz. Poza jakością wykonania jest to najlepsza rzecz, jaka spotkała mnie przy użytkowaniu tej bazy. Dlatego, że jako osoba, która mogłaby sobie pozwolić na taki wydatek, cenię sobie swój czas. Również ten, jaki poświęciłbym na szukanie odpowiedzi odnośnie odpowiednich ustawień kierownicy. Tutaj na start nie trzeba nurkować w poradnikach na YouTubie czy PDF-ach od producenta. Intuicyjnie przechodzisz przez kolejne etapy rzeczy, które możesz zmienić. Aktualizacja kierownicy, czy manipulatorów, czy bazy odbywa się jednym kliknięciem. Doskonały moment, by zadać sobie herbatkę. Jak z kompatybilnością? Niestety, ale kierownica nie ma wsparcia dla najnowszych konsol, takich jak Xbox Series czy PS5. Fani Gran Turismo muszą popatrzeć raczej w inną stronę. Nie ma także planów na to, aby takie wsparcie się pojawiło. Nie jest to aż taki problem, jak się zastanowić, bo najlepsze gry wyścigowe i symulatory są właśnie na komputery osobiste. Na pierwszy strzał rzuciłem moją ulubioną Forza Horizon 5, czyli grę, z którą prawie każda kierownica miała problem od premiery. Moza na szczęście takich problemów nie ma. O ile baza nie jest oficjalnie wspierana, to można ją przypisać jako urządzenie wskazujące w grze. Działa Force Feedback, czyli rzecz, dla której kupuje się tego typu sprzęt. Wszystkie przyciski można przypisać pod dowolną aktywność. Mówiąc krótko, działa i to bardzo dobrze. Na tyle dobrze, że już możecie zobaczyć odcinek nagrany przy użyciu tej właśnie kierownicy w Forzie Horizon 5. Mam bezpośrednie porównanie z bazą od Fanatec, której używałem przez ostatnie lata i tutaj odczucia są inne. Efekty force feedbacku nie są tak gwałtowne, tylko jakby miększe, takie przyjemniejsze. Tak samo silne jednocześnie. Może to przez mocowanie dolne zamiast bocznego, albo przez wagę kierownicy. A może ta baza jest właśnie tak skonfigurowana, żeby dawać inne wrażenia. W tej grze jeździło mi się bardzo dobrze. Driftowanie bez hamulca ręcznego i na skrzyni sekwencyjnej też nie było trudne. Testowałem jeszcze F1 2022, w której Moza ma oficjalne natywne wsparcie. Włączasz grę i natychmiast bez konfigurowania możesz wbić na tor i śmigać. W ustawieniach F1 2022 masz wykrytą kierownicę z bazą oraz manipulatory. Ustawienia sugerowane przez sterownik były z mniejszą mocą niż dotychczas grałem na moim sprzęcie. Mimo to jeździło mi się fantastycznie i wszystko dokładnie czułem na swoich dłoniach. Każdy detal z drogi czy auta. Assetto Corsa to pewniak. Nieważne jaki masz sprzęt, używając Content Managera możesz przypisać wszystko i grać. Odczucia z jazdy są fantastyczne. I znowu, efekty sprzężenia zwrotnego gładkie, miękkie i silne jednocześnie. Bardzo przyjemne dla każdego, kto wcześniej testował inne bazy. Testowałem nawet Euro Truck Simulator 2 i miałem dziwne wrażenie, że nie działa force feedback. Ale kontrolnie najechałem na krawężnik i kierownicę wyrwało. W ETS 2 kierownice działają nieco za luźno. Oznacza to, że warto w sterowniku włączyć efekt tak zwany damper, który służy do dodania do obręczy dodatkowego oporu bazującego na konkretnych warunkach. Na przykład prędkości pojazdu czy szybkości obrotu kierownicy. Są to naturalne opory o sprzętu w prawdziwym samochodzie. Dzięki czemu co prawda zwiększają się opóźnienia, ale w symulatorze ciężarówek nie ma to większego znaczenia. Wolę precyzyjnie jeździć po autostradzie, a skoro o precyzji mowa, baza pozwala na ustawienie 2000 stopni obrotu. W ETS 2 lubię jeździć używając 1800 stopni, jak w prawdziwych ciężarówkach. Przejdźmy do konkretu. Jak wygląda dostępność i ceny? Jest dobrze i taniej, ale trzeba mieć na uwadze kilka rzeczy. Sprzęt, który zamawiamy, przychodzi do nas z Chin. Musimy więc
brać pod uwagę, że będzie trzeba poczekać na przesyłkę nieco dłużej, a także mogą pojawić się wezwania o dopłatę cła od celników. Przykładowo, sprzęt, który wysłała mi marka do testów, miał opłacony transport. Mimo to odprawa celna kosztowała mnie dodatkowe 280 zł za całość. Na stronie producenta ceny są bez podatku VAT, a przesyłka w przypadku zamówienia całego kompletu wynosi nawet 240 euro. I tak wychodzi taniej niż konkurencyjne rozwiązania jak na przykład Fanatec. W asortymencie są różne akcesoria za niewygórowane pieniądze, a często producenci właśnie na akcesoriach najbardziej windują ceny. Ostatnio Moza wypuściła na rynek swój dedykowany hamulec ręczny za 109 euro oraz skrzynię biegów za 159 euro. Więc osoby, które szukają całego zestawu, mogą śmiało stawiać na właśnie tę markę. Marka Moza pokazała, że można zrobić stosunkowo niedrogi i świetny sprzęt. Producent odrobił lekcję i dał zapaleńcom dokładnie to, czego oczekują od konkurencji. Jednocześnie zdolność produkcyjna sprzętów od Moza jest na tyle duża, że można się w nią zaopatrzyć w każdym momencie i nie trzeba czekać na dostawy. No i co powiecie? Wygląda na to, że mamy nowego, solidnego gracza na rynku kierownic sim racingowych. Jeśli konkurencja się nie ogarnie, to naprawdę ciężko widzę dalsze ich życie. Jestem zszokowany. Tak znikąd pojawiła się Moza R9, R5. Dajcie znać, co o tym myślicie.